Dawid, gratulacje za wygraną. Chyba naprawdę duża presja na tobie ciążyła, bo jednak rosyjski zespół wygrywał w tym momencie, kiedy wychodziłeś do walki. Jak się czułeś w ogóle z tą presją? Witam wszystkich serdecznie. Na wstępie powiem po raz kolejny, że nie odbieram tego w formie presji. Oczywiście na backstage'u zobaczyłem w monitorze wynik korzystny dla Kamila, więc przyszła mi taka myśl, że jednak teraz trzeba wyprowadzić ten wynik i można to odbierać w formie presji, natomiast ja obróciłem to na swą korzyść, zmotywowałem się, wyzwoliłem w sobie odpowiednie emocje, to jest to, nad czym pracuję już od dawna, być może teraz zaczyna to gdzieś we mnie rozkwitać, czyli to nastawienie, które zawsze będzie mi służyło, nieważne są okoliczności losu. Powiedziałeś właśnie przed walką, że szukasz takich dużych wyzwań, które rozwiną ciebie jako fightera. Właśnie czujesz teraz po tym pojedynku właśnie, że rzeczywiście on ci dużo dał? Potrzebujesz czasu jeszcze, żeby dojść do takich wniosków, ale... Pozwolił mi się przetrzeć w bardzo wymagający sposób. Wróciłem po 5 miesiącach do walk. Jest to dla mnie dość długa przerwa. Na ogół takiej przerwy nie mam. Ma ona powody w różnych kolejach losu, więc teraz wróciłem po tych 5 miesiącach. Lubię toczyć walki regularnie. Tak półtorej miesiąca przerwy między jedną a drugą, jeżeli nie dosięgną mnie żadne mikrourazy, czy też poważniejsze sprawy, jestem w stanie walczyć. Niejednokrotnie walczyłem tydzień po tygodniu, czy po dwóch tygodniach, więc potem już czuję się naprawdę w tej atmosferze. Czuję się komfortowo. Te 5 miesięcy teraz zaniżyło moją efektowność, ale wypracowałem sobie to zwycięstwo poprzez codzienne zaangażowanie w 100%, stawiając wszystko na jedną kartę. To jest wynik jak dla mnie uczciwy i słuszny. Możesz to nieco więcej powiedzieć właśnie o swoim planie, bo bardzo mocno ruszyłeś na niego. Rosjanin właśnie był taki ciężki do przejścia ewidentnie. Od pewnego czasu, gdy moi trenerzy przyjrzeli się mojemu zawodnikowi, pracowaliśmy nad kilkoma elementami podczas treningu. Przede wszystkim miałem atakować lewostronnie. Jestem walczącym zawodnikiem z pozycji leworęcznego, lewonożnego. Na dzień dzisiejszy są to moje bardzo mocne strony i ciężko się nawet nie przeciwstawić, jeżeli ktoś o tym wie. I mieliśmy kilka metod opracowanych na Rosjanina. Natomiast w pewnych momentach ja dawałem się wciągać w jego zagrywki i to skutkowało nieraz wyrównanym obrazem tej walki, na ile sobie jestem w stanie teraz przypomnieć. Ale mimo wszystko spowodowałem więcej obrażeń, co jest w zawodowym sporcie znacznie bardziej oceniane niż proste punkty. Mocno punktowałem i powodowałem obrażenia, także ta przewaga wizualna też dała mi korzyść i przeważyłem. Jakiś czas temu rozmawiałam z Maksymilianem i Maksymilian mówi, że będzie jakiś rewanż między wami. Czy ty też coś wiesz już na ten temat? Bratkowicz. Jest taka postać w sportach walki. Ale nie, powiedział, że nie jest Rosjaninem, o kogoś innego chodziło, tak? Czy coś o tym wiem? Nie ma takich ustaleń. Wiadomo, że Max kieruje się, wiadomo, jest to drogą rozsądku. Sugerować można, że on teraz posiada pas mistrzowski w tej kategorii, w której jesteśmy obydwaj w organizacji Federacji DSF. Tak? I ja jestem już po 3 zwycięskich pojedynkach, więc naturalną koleją rzeczy będzie się spotkać i zawalczyć. Kiedyś może to nastąpić. Ja teraz też, udzielając wywiadów przed walką, powiedziałem, że jestem przede wszystkim skoncentrowany na międzynarodowych wyzwaniach, pojedynkach, które przynoszą mi motywację, determinację, żeby codziennie się starać o podnoszenie swojego poziomu. Wielokrotnie rywalizowaliśmy ze sobą już podczas amatorskich turniejów krajowych oraz podczas Pucharu Europy. Więc na ten moment chcę nowych wyzwań międzynarodowych. Jest to zupełnie inna sytuacja. Maxa nie lekceważy, nigdy tego nie robię, ponieważ nie robię tego nigdy z nikim. I on idzie w dobrą stronę. Idzie w dobrą stronę, ma bardzo mocną pasję, jest na fali i rozwija się. Więc jeżeli przyjdzie taki moment, gdzie drogi nasze się gdzieś zejdą,
motywacja będzie zarówno dla niego, jak i dla mnie, to do takiej walki może dojść. Ale na razie odejdźmy od tematu Maxa, bo teraz jest świeżo zakończona walka z rosyjskim rywalem. Czym cię zaskoczył? Bo wyglądało na to, że jest po raz pierwszy chyba, jeśli pamiętam twoje walki, takim zawodnikiem, który był większy od ciebie gabarytowo. A był? No tak mi się wydawało. A ja nie zwróciłem tej uwagi, więc nie oceniłem pod tym kątem mojego przeciwnika. Tego gabaryty nie są dla mnie wyznacznikiem. Wyznacznikiem są lata konsekwentnej pracy, zaangażowania, tego czegoś, co masz w sobie, co ci pozwoli przejść przez wiele trudnych sytuacji w życiu. Nawet jeżeli masz już dosyć wszystkiego, to jednak są takie momenty, że podświadomie jednak to robisz. I nieważne, co się dzieje, idziesz to nawet w ciemno. Także to definiuje w moim mniemaniu o tym, kto jest w dalszej mierze świetnym zawodnikiem, sportowcem, ponieważ po burzy wychodzi słońce, jak to mówią. I jeżeli przejdziesz przez taki moment, to może się doczekać tych czasów. Być może nie, ale trzeba ryzykować. Znaczy występ w meczu międzypaństwowym, to jest troszeczkę coś innego niż taka walka, kiedy odpowiadasz tylko za swój wynik, a tutaj dodatkowo walczysz o to, żeby drużyna miała jak najlepsze rezultaty. Tak, jest to inna forma rozgrywki, umysłowej, zresztą już gdzieś wcześniej wspomniałem, ponieważ niby tworzymy zespół, a indywidualnie pracujemy na ten wynik. Zresztą ja uważam, że każdy sport jest i zespołowy, i indywidualny, ponieważ są gry, sporty drużynowe i jednak każdy musi się zaangażować w efekt pracy zespołowej. I tutaj są stwarzane takie mecze, więc tak, jednocześnie obydwie strony i tak, jest to zawsze taki inny bodziec. Ale używając terminologii piłkarskiej, to wracacie z dalekiej podróży. Nie rozumiem, o co chodzi. Nie jestem w temacie piłki nożnej. Zwyciężyliśmy, bo przed chwilą werdykt już w walce Karola Cieńskiego został odczytany. Gratulacje. Smakuje chyba to zwycięstwo. Także jestem dumny z całej drużyny. Tu wynik nie jest tak istotny, jak to, ile pracy, zaangażowania serca każdy z nas wkłada. Reszta to są wydarzenia, są to kolej losu, nieraz czynniki, które nie determinuje talent czy ten dzień. Po prostu liczy się zaangażowanie, pełna praca, każdego z osobna, więc jestem dumny z całej reprezentacji. Ja zawsze jestem za jednością, także obstawiam wynik na naszą korzyść. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.